Potężne to cierpienie i żal związany z nagłym przerwaniem silnych więzi emocjonalnych, zrujnowaniem zbudowanej w umyśle przyszłości. Ogromna złość na wszystkie siły, jak to możliwe, że musiał odejść ktoś, kto miał przed sobą całe życie. W to, co zaraz powiem, niektórzy nie uwierzą, inni uwierzą, a w części osób doskonale już to wiedzą. Sytuacja, w której aktor w teatrze w połowie przedstawienia zszedł ze sceny, wcale nie oznacza, że źle grał swoją rolę i wcale nie oznacza, że on zniknął naprawdę. On po prostu taką miał rolę, że w połowie musiał odejść. Poszedł do szatni, przebrał się, zregenerował i wrócił do domu. Po zakończeniu przedstawienia ja też pójdę do szatni, przebiorę się później, bo dłuższą miałem rolę, też wrócę do domu. Spotkam się z drugim byłym już aktorem w jego prawdziwej roli. Więc ciało, rola tego, który odszedł, się zakończyła, ale ten, który grał tę rolę, jest i ma się dobrze. Mało tego, on wiedział, na jaką rolę się pisze. Tak, to nie nad losem tego, który odszedł, trzeba płakać, tylko nad osobą, która doświadczyła odejścia bliskiej osoby, bo to ona bardzo cierpi, jest uwięziona w czasie, przestrzeni, nie pamięta ról, nie rozumie sensu tego, co się dzieje. Trzeba wiedzieć, że ta sytuacja została doskonale umówiona przed życiem. Dusza, która zgodziła się przedwcześnie odejść, spełniła prośbę osoby, która została na ziemi i cierpi. To osoba, która została, będzie musiała wykonać ogromną pracę, by wznieść się ponad cierpienie aktora, którego się gra na ziemi, do poziomu świadomości, która go gra, która jest ponad tym teatrem, która ma cały czas poza teatrem kontakt z osobą, za którą tak tęskni. Dlaczego małe cząstki świadomości wybierają sobie tak trudne doświadczenia? Ponieważ taka przebudzona w ich następstwie świadomość jest w stanie być nauczycielem, wsparciem, opiekunem dla innych cząstek świadomości, które nie potrafiły sobie z tym poradzić. Jeżeli ta piekielna operacja się uda, to taki opiekun stanowiący wsparcie dla wielu innych dusz, dając innym, wznosi się oczywiście na wyższe poziomy w duchowości i doskonale rozumie trud tego życia, jego wielki, głęboki sens w znacznie szerszym kontekście. Jeżeli celem naszym jest powrót do źródła, a widzimy w naszym świecie, jak ciężko jest się wyrwać z tej przestrzeni, to potrzebujemy istot, które przyjmą na siebie wielkie cierpienie, wzniosą się ponad nie, a potem wznosić ponad ten świat cierpienia i niskich wibracji będą inne, słabsze istoty, które same sobie nie poradzą. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to tylko od ciebie zależy to, czy w przyszłości wykorzystasz to w pracy dla innych, czy po prostu się poddasz i poczekasz, aż ktoś inny wyciągnie ciebie.